25 minut po godzinie 6. A no 6. właśnie, czy to jest odpowiednia pora, żeby dzwonić? Żeby budzić Marzenę. Dzień dobry, Marzeno. Dzień dobry. Nie za wcześnie? To jest odpowiednia pora, żeby cię budzić? Nie, nie śpię. Jak to nie śpisz? Muszę jechać na szkolenie i nie śpię. Oj, a jakie to szkolenie? Fajne jakieś, czy z czegoś... No, niefajne. Niefajne? To nie jedź na niefajne szkolenie, daj sobie spokój, zostań będzie w łóżku. Egzamin? Nie, szkolenie BHP. BHP. Z całym szacunkiem dla wszystkich szkolących z BHP. To nie jest pasjonujące chyba dla większości. Ale pamiętaj, żeby w żarówki samej nie wkręcać, wchodząc na drabinę. No. W ogóle nie można w pracy wchodzić na drabinę. Aj, muszą mieć uprawnienia. No dobrze, no dobrze, dobrze. Ale to na tym nasza wiedza z BHP się kończy. Jeżeli ty, Marzena, zdobędziesz jej cały ogrom, to możesz zadzwonić w każdej chwili i się nią podzielić. Tymczasem mamy dla ciebie bardzo miłe słowo. Uważaj, wiadomość, która do nas przyszła, brzmi tak. Bardzo proszę, obudźcie ją i powiedzcie, że jest ktoś, kto bardzo ją kocha. A kocha? Kocha Tomasz. Tomek kocha. Jasne, że tak. I 10 punktów za tą Tomek. Odpowiedź. A za tą odpowiedź to jeszcze mam dla ciebie zaproszenie do pizzerii na pyszną pizzę. Sieć pizzerii Fiero czeka na was. To będzie romantyczny wieczór z Tomkiem w pizzerii. Przy włoskim jedzeniu. Bardzo dziękuję. Otóż to, kogoś pozdrawiasz? Ja pozdrawiam Tomasza. No dobra, my pozdrawiamy ciebie i życzymy ci super dobrego dnia. Dasz radę na tych szkoleniach, nie jest tak źle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Trzymaj się, pa. Kogo obudzić, komu złożyć życzenia świąteczne, urodzinowe? Proszę bardzo, przesyłajcie wiadomości pod 73601 najpierw wpisując słowo parada, a później imię i numer telefonu, do kogo mamy zadzwonić. 73601 na ten numer wysyłacie wiadomość. 73601. Na początku trzeba wpisać parada, dalej imię i numer telefonu osoby, do której mamy zadzwonić.